Panie trenerze, poproszę o krótki komentarz do dzisiejszego spotkania w Nowej Sarzynie. No cieszę się niezmiernie, dlatego że tutaj boisko w Sarzynie, w Nowej Sarzynie to jest bardzo ciężki teren. Uważam, że Unia ma w swoim składzie wielu bardzo dobrych zawodników, m.in. Paweł Wtorek, Paweł Szafran, Kamil Oślizło, także przyjeżdżając tutaj czuliśmy respekt przed rywalem. No niemniej jednak przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i ono stało się faktem. No według mojej oceny było chyba to jedno z naszych najlepszych spotkań w tej rundzie. Można powiedzieć, że w zasadzie prawie, że każdy element wyglądał tak, jak bym sobie tego życzył. Zarówno gra obronna, jak utrzymywanie się przy piłce, tworzenie sytuacji. Strzeliliśmy 3 bramki. Pierwsza po pięknej akcji, wymianie no, na pewno kilku albo może nawet kilkunastu podań. Trzecia bramka bardzo ładna Michała Beresia po pięknym podaniu Maćka Rusina. Także no, na pewno jest się z czego cieszyć, jest to spora satysfakcja. No, tym bardziej, że druga połowa w meczu z Awią Świdnik no, dała mi bardzo dużo do myślenia. Tutaj dzięki Tomkowi mam możliwość, żeby zanalizować to spotkanie i no, wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Również wprowadziłem pewne korekty do mikrocyklu treningowego. No i muszę przyznać, że wszystko dzisiaj wyglądało tak jak trzeba i jako dla mnie, jako trenera jest to na pewno no, spora satysfakcja. Od kilku spotkań w bramce izolatora broni Paweł Pawlus. Co możesz powiedzieć na ten temat? No, mogę powiedzieć, że jest to na pewno bardzo dobry bramkarz. W pierwszej minucie dzisiaj popisał się no, kapitalną interwencją, no, gdyż po naszym błędzie daliśmy możliwość dośrodkowania i zamykał zawodnik na drugim słupku. W zasadzie obronił stuprocentową sytuację dla Unii. No i tyle mogę powiedzieć. No, uważam, że wszedł do składu, broni dosyć pewnie i z tego należy się cieszyć, ale nie da się ukryć, że no, Witek Kwaśny, który na początku rundy bronił również bardzo dobrze, nie stracił miejsca w składzie z uwagi na to, że popełnił jakieś błędy, tylko no, po prostu tak jakoś chciałem postawić na Pawła w meczu z Chełmianką i na razie wszedł i wszystko jest tak jak trzeba. No, nie uciekła nam dzisiaj Wisła na kolejne 3 punkty. Utrzymaliśmy dystans, za 2 tygodnie mecz z liderem, który na pewno będzie bardzo istotny dla końcowego układu tabeli. Myślisz o tym meczu, czy na razie Karpaty na tapecie? No, dzisiaj rano myślałem o Unii Nowa Sarzyna i o zawodnikach, jakich Unia ma w swoim składzie. No, w tym momencie na pewno cieszę się ze zwycięstwa mojej drużyny, ale też nie ukrywam, że myślę o Karpatach, bo to jest nasz najbliższy rywal, a o Wiśle Puławy nie myślę z tego względu, że to jest dopiero za 2 tygodnie. No, dziękuję bardzo i gratuluję tego przekonującego zwycięstwa, bądź co bądź. Troszkę przy nerwach na ławkach trenerskich, chyba niepotrzebnych, ale ważne są 3 punkty. No, nie da się ukryć, że ja siedząc na trybunach, oglądając jakiś inny mecz, też na pewno kieruję się zupełnie innymi emocjami, jak to robią trenerzy. No, kibice powinni nas zrozumieć, że no, to jest nasza praca i każdy z nas stara się wykonywać pracę jak najlepiej i każdy z nas gra o zwycięstwo. Dzisiaj to zwycięstwo przypadło mi jako trenerowi. No, pan trener Brzeciński na pewno no, ma gorsze samopoczucie, no, ale takie jest życie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla kibiców.